imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Drodzy bracia i siostry, w tę najświętszą noc, w którą nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając Słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy w Bogu. Módlmy się. Boże, Ty przez swojego Syna udzieliłeś wiernym światła swojej chwały. Poświęć ten ogień i przez te święta wielkanocne rozpal w nas tak wielkie pragnienie nieba, abyśmy z czystym sercem mogli dostąpić świąt wiekuistej światłości przez Chrystusa, Pana naszego. Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, alfa i omega, do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen. Przez swoje święte rany, jaśniejące chwałą, niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. Amen. Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów. Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki.
Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Zapalenie ognia i oświecenie mroku w świątyni zwiastuje niezwykłe wydarzenie. Przybierze ono za chwilę postać radosnego orędzia, w którym usłyszymy dobrą nowinę o zmartwychwstaniu. Ten starożytny hymn już od kilkunastu wieków rozpala serca chrześcijan radością i tłumaczy znaczenie świąt paschalnych. Koncentruje się na wspaniałym zwycięstwie Chrystusa, wyrażonym w płomieniu świecy rozpraszającym mroki grzechu. Stojąc z zapalonymi świecami, będziemy dziękować Bogu za Chrystusowy dar zmartwychwstania, za zmazanie krwią zapisu starodawnej winy. Tak jak jasność płomienia świecy, Chrystus zmartwychwstały promieniuje swoim blaskiem na całą ziemię. Weselcie się już zastępy aniołów w niebie, weselcie się słudzy Boga, niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemio, promieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieku, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa. Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele Święty, Matko nasza, ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. A zatem proszę was, bracia najmilsi, którzy stoicie tutaj, podziwiając jasność tego świętego płomienia, byście razem ze mną wzywali miłosierdzia wszechmogącego Boga. Niech ten, który bez moich zasług raczył mnie uczynić swoim sługą, zechce mnie napełnić światłem swojej jasności i pozwoli godnie wyśpiewać pochwałę tej świecy. Pan z wami i z duchem twoim. W górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy z całego serca i z całej duszy śpiewem wysławiali niewidzialnego Boga,
Ojca Wszechmogącego oraz jednorodzonego Syna Jego, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który Ojcu Przedwiecznemu spłacił za nas dług Adama i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy. Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego baranka, a jego krew poświęca domy wierzących. Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych synów Izraela wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone. Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu. A teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechu do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych. Tej właśnie nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni. O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas. O, jak niepojęta jest Twoja miłość, aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna. O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa. O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel. O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa. O tej to nocy napisano, a noc jako dzień zajaśnieje, oraz noc będzie mi światłem i radością. Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym. Rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi. W tę noc pełną łaski przyjmij, Ojcze Święty, wieczorną ofiarę uwielbienia, którą Ci składa Kościół Święty, uroczyście ofiarując przez ręce swoich sług tę świecę, owoc pracy pszczelego roku.
Znamy już wymowę tej woskowej kolumny, którą na chwałę Boga zapalił jasny płomień. Chociaż dzieli się on, użyczając światła, nie doznaje jednak uszczerbku. Żywi się bowiem strugami wosku, który dla utworzenia tej cennej pochodni wydała pracowita pszczoła. O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. Prosimy Cię przez to, Panie, niech ta świeca poświęcona na chwałę Twojego imienia nieustannie płonie, aby rozproszyć mrok tej nocy. Przyjęta przez Ciebie jako woń przyjemna, niechaj się złączy ze światłami nieba. Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nieznające zachodu. Jezus Chrystus, Twój Syn zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieku. Amen, amen, amen. Proszę zgasić świecę. Drodzy bracia i siostry, po uroczystym rozpoczęciu Wigilii Paschalnej w pokoju serca słuchajmy teraz Słowa Bożego. Rozważajmy, jak to Bóg w minionych czasach wybawił swój lud i jak w końcu zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela. Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dał nam nowe życie. Módlmy się, aby Pan Bóg dał nam pełny udział w paschalnym dziele zbawienia. Stół Słowa Bożego jest tej nocy szczególnie bogato zastawiony. Kościół chce nas bowiem poprowadzić przez różne wydarzenia historii zbawienia, aby przekonać nas, jak bardzo potrzebna była interwencja samego Boga w Jezusie Chrystusie, jak się ona dokonała. Pierwsze czytanie to opis dzieła stworzenia. Bóg stwarza wszystko w harmonii i wszelkie stworzenie jest dobre. Zwróćmy uwagę, że Bóg stwarza wszystko przez swoje słowo. Bóg rzekł: stań się. To słowo jest skuteczne. A nad wodami, z których wyłania się stworzenie, unosi się Duch Pański. Czytanie z Księgi Rodzaju. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem.
ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a duch pustkowiem. Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł: niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem, a gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień drugi. A potem Bóg rzekł: niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tą suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg, widząc, że były dobre, rzekł: niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, których są nasiona. I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone, trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień trzeci. A potem Bóg rzekł: niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące, większe, aby rządziło dniem i mniejsze, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień czwarty. Potem Bóg rzekł: niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią pod sklepieniem nieba. Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: bądźcie płodne i mnożcie się, abyście zapełniły wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień piąty. Potem Bóg rzekł: niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju, bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów. I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. Wreszcie Bóg rzekł: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i czynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelkim płazem. I rzekł Bóg:
Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie, dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu i dla wszystkiego, co się rusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jego zastępy stworzeń. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Słowo Pana, prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna Jego łaski. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Przez słowo Pana powstały niebiosa, wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego. On morskie wody gromadzi jak w bukłaku, otchłanie oceanów w zbiornikach. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. Pan spogląda z nieba i widzi wszystkich ludzi. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei pokładanej w Tobie. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty jesteś godny podziwu w swoich dziełach. Sprawnie wszyscy przez Ciebie odkupieni zrozumieją, że wspaniałe było dzieło stworzenia świata, a jeszcze wspanialsze jest dzieło zbawienia, przez które się dokonało, przez wielkanocną ofiarę Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Gdy naród wybrany zatracił wiarę w Boga i zaufał we własne siły, znalazł się w niewoli. Gdy jednak zwrócił się ufnie do swego Pana, ten wyprowadził go w cudowny sposób na wolność. Wówczas Izraelici śpiewali pieśń dziękczynienia, bo poznali potężną rękę Pana. Również i my, na zakończenie tego czytania, podejmiemy pieśń dziękczynienia Izraelitów, bo i nas wyprowadził Pan z niewoli grzechu przez wodę Chrztu Świętego.
Czytanie z Księgi Wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza: czemu głośno wołasz do mnie? Powiedz synom Izraela, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą synowie Izraela w środek na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serce Egipcjan, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec Faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okażę moją potęgę wobec Faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan. Anioł Boży, który szedł naprzeciw wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a synowie Izraela szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jeźdźcy ciągnęli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami. A Pan rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom i pogrążył ich Pan pośrodku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska Faraona, które weszło na morze, ścigając synów Izraela. Nie ocalał z nich ani jeden. Synowie zaś Izraela szli po suchym dnie morskim, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i synowie Izraela razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana. Śpiewajmy Panu, bo wielka Jego moc i chwała. On z niewoli zła swój lud ocala. Śpiewajmy Panu, bo wielka Jego moc i chwała. On z niewoli zła swój lud ocala. Będę śpiewał na cześć Pana, który wspaniale
potęgę okazał, gdy konia i jeźdźca pogrążył w morskiej przepaści. Śpiewajmy Panu, bo wielka Jego moc i chwała. On z niewoli zła swój lud ocala. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa. Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim, uwielbiać Go będę. On Bogiem Ojca mego, będę Go wywyższał. Śpiewajmy Panu, bo wielka Jego moc i chwała. On z niewoli zła swój lud ocala. Rzucił w morze rydwany Faraona i jego wojsko. Wybrani jego wodzowie zginęli w Morzu Czerwonym. Przepaści ich ogarnęły jak głaz, runęli w głębinę. Śpiewajmy Panu, bo wielka Jego moc i chwała. On z niewoli zła swój lud ocala. Wyprowadziłeś swój lud i osadziłeś na górze Twego dziedzictwa, w miejscu, które uczyniłeś swoim mieszkaniem. Pan Bóg jest królem na zawsze i na wieki. Pan Bóg jest królem na zawsze i na wieki. Śpiewajmy Panu, bo wielka Jego moc i chwała. On z niewoli zła swój lud ocala. Módlmy się. Boże, także w obecnych czasach jaśnieją Twoje dawne cuda. Niegdy swoją mocą wybawiłeś jeden naród od prześladowań Faraona i przeprowadziłeś go przez Morze Czerwone, obecnie przez wodę Chrztu Świętego. Prowadzisz wszystkie narody do zbawienia. Spraw, aby cała ludzkość weszła do liczby synów Abrahama i dostąpiła godności ludu wybranego przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan Bóg stopniowo objawia samego siebie swojemu ludowi przez proroków. Oto przez proroka Izajasza kreśli przed nim wspaniałą wizję przyszłości. Zostanie ona zrealizowana, choć obecnie naród znajduje się znowu w niewoli, bo Pan Bóg proponuje mu zupełnie nowe przymierze, oparte tym razem nie na prawie, a na miłości. Jego obrazem jest wieczysta miłość małżeńska. Przymierze to zostało zrealizowane w Jezusie Chrystusie. Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Nie lękaj się, Jerozolimo, bo małżonkiem ci jest twój Stworzyciel, któremu na imię Pan Zastępów. Odkupicielem twoim Święty Izraela, nazywają go Bogiem całej ziemi. Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał cię Pan. I jakby do porzuconej żony młodości twój Bóg mówi. Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale z ogromną miłością cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad tobą się ulitowałem, mówi Pan, twój Odkupiciel. Dzieje się ze mną tak jak za dni Noego, kiedy przysiągłem, że wody Noego nie spadną już nigdy na ziemię. Tak teraz przysięgam, że się nie rozjączą na ciebie, ani cię gromić nie będą. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju. Mówi Pan, który ma litość nad tobą. O nieszczęśliwa, wichrami smagana, niepocieszona. Oto ja osądzę twoje kamienie na malachicie i fundamenty twoje na szafirach. Uczynię blanki twych murów z rubinów, bramy twoje z górskiego kryształu, a z drogich kamieni cały obwód twych murów. Wszyscy twoi synowie będą uczniami Pana. Wielka będzie szczęśliwość twych dzieci. Będziesz mocno osadzona na sprawiedliwości. Daleka bądź od trwogi, bo nie masz się czego obawiać, i od przestrachu, bo nie ma on do ciebie przystępu. Oto Słowo Boże. Będziecie czerpać ze strojów zbawienia. Będziecie czerpać ze strojów zbawienia. Oto Bóg jest moim zbawieniem. Będę miał ufność i bać się nie będę. Bo Pan jest moją mocą i pieśnią, On stał się dla mnie zbawieniem. Będziecie czerpać ze strojów zbawienia, wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę ze strojów zbawienia. Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia. Będziecie czerpać ze strojów zbawienia. Dajcie poznać Jego dzieła między narodami. Przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego. Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy. Niech to będzie wiadome po całej ziemi. Będziecie czerpać ze strojów zbawienia.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, jedyna nadzieja świata, Ty głosem proroków zapowiedziałeś misteria, które spełniają się w naszych czasach. Umocnij łaskawie pragnienia oddanego Ci ludu, bo tylko z Twojego natchnienia pochodzi wzrost cnót Twoich wiernych. Przez Chrystusa, Pana naszego. W tym momencie służba liturgiczna zapala świece na ołtarzu. Za chwilę rozlegnie się uroczyste chwała na wysokości Bogu, jako widoczny znak, iż przechodzimy do Nowego Testamentu. Hymn ten, zwiastujący narodzenie naszego Pana, uświadamia nam, jak wydarzenie Bożego wcielenia staje w centrum całej historii. Radośnie bijące dzwony i dzwonki oraz grające organy w sposób obrazowy pozwalają nam odczuć, czym jest w rzeczywistości wydarzenie wejścia Boga w historię człowieka. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy Jezu Chryste, stukam święty, chwale Bogu Ojca. Módlmy się. Boże, Ty sprawiasz, że ta najświętsza noc jaśnieje blaskiem zmartwychwstania Pańskiego. Wzbudź w Twoim Kościele ducha dziecięctwa, którego otrzymaliśmy na chrzcie świętym, abyśmy odnowieni na duchu i ciele służyli Tobie z całkowitym oddaniem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie to tradycyjnie nazywamy epistołą, czyli listem. Święty Paweł mówi nam o zanurzeniu w śmierci Chrystusa. Nawiązuje w ten sposób do gestu zanurzenia w wodzie, jakim posługiwano się przy celebracji Chrztu Świętego. Całkowite zanurzenie w wodzie oznacza śmierć.
Posłuchajmy, czym dla nas ochrzczonych jest owo dobrowolne złączenie się z Chrystusem w śmierci. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć podobną do Jego śmierci zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli niewolni grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć na Nim nie ma już władzy, bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjcie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Po 40 dniach rozlegnie się teraz po raz pierwszy Alleluja. Jest to śpiew zbawionych, którzy zwyciężyli dzięki krwi baranka. Włączamy się i my w ten śpiew, świadomi łaski otrzymanej od Chrystusa. W Ewangelii zaś naoczni świadkowie mówią nam, co znaleźli w miejscu, gdzie pogrzebano Pana. Nierzadko chrześcijanie, słuchając tych słów w czasie nocy paschalnej, płakali z radości. Byli bowiem świadomi wielkiego daru, jaki przynosi nam Chrystus poprzez to wydarzenie. Alleluja. 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 Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Alleluja. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja. Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł Pański stąpił z nieba. Podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego była jak błyskawica, a szaty jego białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i podrętwieli jak umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie, bo wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom: powstał z martwych i udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pospiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się.
Idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech idą do Galilei. Tam mnie zobaczą. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, w Chrystusie Panu. Wielki Piątek usłyszeliśmy słowa konającego Jezusa: wykonało się. Po nich oddał ducha w ręce kochającego Ojca. Te słowa wykonało się można jednak zrozumieć dopiero w klimacie wielkiej sobotniej ciszy, która nastała po jego śmierci i po doświadczeniu pustego grobu w poranek wielkanocny. Mogło się niektórym zdawać, że tak zakończyła się historia proroka z Nazaretu. Aby jednak zrozumieć te słowa, nie można pozostać na Golgocie. Trzeba z niej zejść i z odwagą razem z niewiastami biec do grobu, tam gdzie go położono, by usłyszeć słowa anioła: nie ma go tu, zmartwychwstał. W tych słowach wykonało się. Przy pustym grobie wybrzmiewa triumf życia, bo życie pokonało śmierć. Światło przemogło ciemność. Szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie został pokonany. Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy, choć poległ wódz życia, króluje dziś żywy. Wyśpiewaliśmy tę radosną prawdę niedawno w hymnie Exultet przy płonącym paskale, świecy, która symbolizuje Chrystusa zmartwychwstałego. Weselcie się już zastępy aniołów w niebie. Weselcie się, słudzy Boży, niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. I zabrzmiały dzwony i rozległo się radosne Alleluja, bo Chrystus tej nocy pokonał śmierć. Dopełniło się dzieło odkupienia. Słowa z krzyża wykonało się, osiągnęły swoją pełnię. Rozbłysło nad ludzkością światło z nową mocą i z nową siłą. Rozświetliło mroki wieczoru. Tak Jezus przez powstanie z martwych rozjaśnił mroki grzechu pierworodnego i odnowił w nas Boży obraz i Boże podobieństwo. Z krainy mroku i naszej niewoli, jako nowy lud wybrany, zostaliśmy wyprowadzeni
przez zmartwychwstałego Pana, tak jak Izraelici byli wyprowadzani z Egiptu, ich domu niewoli. Ku wolności wyzwolił nas Chrystus. I teraz na mocy naszego chrztu jesteśmy zanurzeni w tej śmierci Jezusa i zanurzeni jesteśmy w Jego zmartwychwstaniu. Nie po to jednak, abyśmy trwali biernie, czy przyglądali się z daleka, ale abyśmy podeszli do samego źródła, do tej duchowej skały i z Niego czerpali tę moc i tę siłę i odradzali się ku życiu wiecznemu. Nie ma zmartwychwstania bez uprzedniej śmierci. Nie ma zmartwychwstania ku życiu dla tych, którzy nie chcą powstać z grobu swojego grzechu i uporczywie trwają spętani jego łańcuchami. Zmartwychwstanie Chrystusa jest dla nas darem i zadaniem. Jest jednak darem, który można odrzucić, który można zignorować, wobec którego można przejść obojętnie. Zmartwychwstanie Chrystusa jest zadaniem, bo czyni nas wezwanymi do ciągłego umierania sobie, umierania swoim drobnym i większym grzechom, słabościom, nałogom, zachciankom, egoizmowi, pragnieniu posiadania. Stając przy pustym grobie, pamiętajmy o słowach Jezusa, że ten, kto kocha swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa na życie wieczne. Niech zmartwychwstały Chrystus da nam wszystkim wiarę, odwagę i siłę do podejmowania w naszej codzienności wyborów, by nieustannie umierał w nas stary człowiek, człowiek grzechu, a z martwych powstawał nowy człowiek Bożej łaski, zjednoczony w komunii z Jezusem więzami miłości. Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy o Królu Zwycięzco bądź nam miłościwy. Amen. Nasza liturgia jest czymś więcej niż tylko wspomnieniem historii męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Dla nas te wydarzenia, jeśli je celebrujemy z wiarą, mają wspaniałą skuteczność. Zostajemy bowiem włączeni w śmierć i zmartwychwstanie Zbawiciela w czasie naszego chrztu, jak to słyszeliśmy przed chwilą od świętego Pawła. Rozpoczynając obrzęd błogosławieństwa wody chrzcielnej, wzywamy najpierw wstawiennictwa wszystkich świętych. Jesteśmy świadomi, że oni również w tym źródle narodzili się do życia łaski i dzięki niej zrealizowali swoje życie zgodnie z ideałem chrześcijaństwa. Wzywamy teraz ich wstawiennictwa, śpiewając litanie do wszystkich świętych. Kościół używa tego znaku zawsze w ważnych chwilach.
Budujemy w ten sposób wspólnotę, która przekracza wszelkie granice czasu. Najmilsi, z pokorą wzywajmy nad tą wodą łaski Boga, Ojca Wszechmogącego, aby ci, którzy przez chrzest narodzą się do nowego życia w Chrystusie, zostali włączeni do grona przybranych dzieci Bożych. Módlmy się także za nas wszystkich, także za wszystkich, którzy zostaną ochrzczeni w tę noc zmartwychwstania na całym świecie. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami. Święty Michale, módl się za nami. Święci aniołowie Boży, módlcie się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami. Święty Andrzeju, módl się za nami. Święty Janie, módl się za nami. Święta Mario Magdaleno, módl się za nami. Święty Szczepanie, módl się za nami. Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, módl się za nami. Święci Wojciechu i Stanisławie, módlcie się za nami. Święta Jadwigo, módl się za nami. Święte Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami. Święta Agnieszko, módl się za nami. Święty Grzegorzu, módl się za nami. Święty Augustynie, módl się za nami. Święty Atanazy, módl się za nami. Święty Bazyli, módl się za nami. Święty Marcinie, módl się za nami.
święty Benedykcie, módl się za nami. Święci Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami. Święty Jacku, módl się za nami. Święta Anna, módl się za nami. Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami. Święty Janie Mario Wianneju, módl się za nami. Święta Katarzyno Sieneńska, módl się za nami. Święta Teresa z Avila, módl się za nami. Święty bracie Albercie, módl się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami. Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, wybaw nas, Panie. Od każdego grzechu, wybaw nas, Panie. Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie. Przez Twoje wcielenie, wybaw nas, Panie. Przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie, wybaw nas, Panie. Przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw nas, Panie. Prosimy Cię, my grzesznicy, wybaw nas, Panie. Prosimy Cię, abyś zachował Ojca Świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś swoją łaską uświęcił tę wodę, przez którą mają się odrodzić Twoje dzieci. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga żywego. Wysłuchaj nas, Panie. Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Boże, Ty niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy niezwykłych przez sakramentalne znaki.
Ty w ciągu dziejów zbawienia przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną, aby wyrażała łaskę Chrztu Świętego. Na początku świata Twój Duch unosił się nad wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy uświęcania. Boże, Ty nawet w wodach potopu dałeś nam obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł położył kres występkom i dał początek cnotom. Boże, Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli po suchym dnie Morza Czerwonego, aby naród wyzwolony z niewoli Faraona stał się obrazem przyszłej społeczności ochrzczonych. Boże, Twój Syn ochrzczony przez Jana w wodach Jordanu został namaszczony Duchem Świętym, a gdy wisiał na krzyżu, z jego boku wypłynęła krew i woda. Po swoim zaś zmartwychwstaniu nakazał uczniom: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wejrzyj na swój Kościół i racz mu otworzyć źródło Chrztu Świętego. Niechaj ta woda przez Ducha Świętego otrzyma łaskę Twojego jednorodzonego Syna, aby człowiek stworzony na Twoje podobieństwo i przez sakrament chrztu obmyty z wszelkich brudów grzechu odrodził się z wody i Ducha Świętego do nowego życia dziecka Bożego. Prosimy Cię, Panie, niech przez Twojego Syna stąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do nowego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zapalmy teraz świece od paschału. Ministranci podadzą ogień. Nasze włączenie w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa rozpoczęło się od sakramentu Chrztu Świętego. W tym momencie naszej celebracji pragniemy ten sakrament odnowić w naszych sercach, by na nowo jego moc objawiła się we wszystkich naszych ludzkich poczynaniach. Przyznanie się do Chrystusa i świadome przyjęcie Go jako naszego Zbawiciela jest najistotniejszym aktem wiary w życiu chrześcijańskim. Dokonamy tego przez wyrzeczenie się zła i publiczne wyznanie wiary.
Uczestnicy dzisiejszej liturgii, szczególnie ci, którzy odnowili przyrzeczenia chrzcielne, mogą uzyskać odpust zupełny po dopełnieniu warunków przewidzianych przez Kościół. Drodzy bracia i siostry, przez misterium paschalne zostaliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani wespół z Chrystusem w Jego śmierci, aby razem z Nim wkroczyć w nowe życie. Po ukończeniu 40-dniowego postu odnówmy przyrzeczenia chrztu świętego, w których niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha i jego spraw, a przyrzekliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim. A zatem pytam każdego z was, czy wyrzeka się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzeka się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ciebie grzech nie opanował? Czy wyrzeka się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wierzysz w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu Jezusie Chrystusie na życie wieczne. Amen. W tę świętą noc, pełną łaski, noc zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, módlmy się wspólnie do Boga w potrzebach świata i nas samych. Za biskupów, prezbiterów i diakonów. Niech rozpoznając znaki czasu, ofiarnie oddają się służbie Ewangelii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za chorych, za osoby poddane kwarantannie oraz za ich bliskich. Niech odkrywają swój szczególny udział w męce Chrystusa i czerpią siłę z Jego zmartwychwstania. Ciebie prosimy. Za cały świat, o ustanie dotykającej go epidemii. Niech wszyscy ludzie bez trwogi wychwalają najwyższego Boga. Ciebie prosimy. Za lekarzy, personel medyczny i wszystkie służby, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się epidemii. Niech Pan wspiera ich działania i błogosławi im w odpowiedzialnej służbie bliźniemu. Ciebie prosimy. Za zmarłych z naszych rodzin. Niech Chrystus, zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wprowadzi ich w bramy raju. Ciebie prosimy. Za nas tu zgromadzonych i wszystkich łączących się z nami za pośrednictwem środków przekazu. Niech radość zmartwychwstania przenika nasze codzienne życie i pobudza nas do autentycznego świadectwa wiary. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty wiesz najlepiej, czego nam potrzeba. Wysłuchaj modlitwy swojego ludu i spełnij je zgodnie ze swoją wolą przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota. Rozerwała grobu pęta, ręka święta, alleluja. Twój Adamie, duch spłacony, okup ludzki dokończony. Wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi dziećmi twymi, alleluja. Próżno straży grób strzeżecie, już go tutaj nie znajdziecie. Wstał, przeniknął skalne mury, Bóg natury, alleluja. Teraz on na ludzkie plemię i na miłą patrzy ziemię, która drogo dziś przybrana kosztem Pana, alleluja. Która drogo dziś przybrana kosztem Pana, alleluja. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij modlitwy i dary Twojego ludu. I sprawa, by ofiara, która wzięła początek w misterium paschalnym, stała się dla nas lekarstwem na wieczność, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza tej nocy uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalny radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również u aniołów i zastępy świętych
śpiewają hymn ku Twojej chwale. Nieustannie wołając: Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Franciszkiem i naszym biskupem Markiem oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy świętą noc zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. I ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy, oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmy i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie Boga, swojego Ojca Wszechmogącego, i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Wielka jest tajemnica naszej wiary. Razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha. Głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarchy Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Pamiętaj, Boże, o Twoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami, męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Łucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu
pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny trwoży się, przestrasza na cud Jonasza. Alleluja. Ziemia się trzęsie, strasz się grobu miesza. Anioł wstępuje, niewiasty pociesza. Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został. Pan z martwych powstał. Alleluja. Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został, Pan z martwych powstał. Alleluja.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, tchnij w nas ducha Twojej miłości i w swojej dobroci zjednocz wszystkich, których posiliłeś wielkanocnym sakramentem przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ogłoszenia duszpasterskie na niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Msze święte jutro o godzinie 7:30, 9:30, 11:00, 12:30, 16:00, 17:00 i 18:00. Nowenna do Miłosierdzia Bożego o godzinie 17:30. W poniedziałek wielkanocny, drugi dzień świąt, tego dnia naszą modlitwą i ofiarą wspieramy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Msze święte o godzinie 7:30, 9:30, 11:00, 12:30 i 18:00. Nowenna do Miłosierdzia Bożego o godzinie 17:30. Tydzień po Wielkanocy to okres oktawy Zmartwychwstania Pańskiego, czas poświęcony tajemnicy Miłosierdzia Bożego. Przez cały tydzień zapraszamy na nowennę do Miłosierdzia Bożego o godzinie 17:30. W piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W tym tygodniu msze święte odprawiane są o godzinie 7:00, 18:00 i 18:30. Przyszła niedziela to patronalne święto Caritas. Rozpoczyna się 76. tydzień Miłosierdzia. Taca przeznaczona jest na Caritas. Dziękujemy za ofiary przekazane drogą bankową na tacę, utrzymanie kościoła, Caritas, jałmużnę, kwartalne na elewację domu parafialnego. Dzisiejsza taca Dar Serca przeznaczona jest na elewację domu parafialnego. Ofiary kwartalne prosimy przesłać na konto parafialne. Dziękujemy za przyniesione artykuły spożywcze dla potrzebujących parafian. Bóg zapłać. Moi kochani, składam serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i głębszego Triduum Paschalnego. Dziękuję księżom Sławkowi, Wojciechowi, Eugeniuszowi, Pawłowi, Zdzisławowi za dzisiejsze Słowo Boże, ale także za przygotowanie Triduum Paschalnego, posługę w konfesjonale, nadzwyczajnym szafarzom Komunii Świętej, Pani Organistce Iwonie, Panu Kościelnemu Antoniemu, czytającym Słowo Boże, śpiewającym psalmy, Panu Jerzemu za dbanie o czystość świątyni, Pani Dominice za przystrojenie grobu pańskiego i ołtarzy kwiatami, ministrantom i lektorom za przygotowanie oprawy liturgicznej Triduum Paschalnego, uczestniczącym w modlitwie ciemnej juczni, Paniom z apostolatu Margaretka za prowadzenie godziny świętej, za przygotowanie ciemnicy i grobu pańskiego, Panom Sławomirowi, Antoniemu, Józefowi, Jerzemu. Dziękuję za żywność dla nas księży i wszystkim, którzy w takiej okrojonej liczbie uczestniczyli tutaj w kościele, ale także tym wszystkim, którzy łączyli się z nami poprzez kamerkę internetową. Bóg zapłać. Moi kochani, Chrystus zmartwychwstał. Niech ta radosna wieść o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa opromieni nasze serca, pogłębi wiarę, napełni radością i rozpali miłość, która uzdalnia każdego z nas do pięknego życia w Bogu. Życzę, aby radość poranka wielkanocnego wypełniła świąteczne dni, a prawda o zbawieniu ciągle żyła w naszych sercach, czyniąc je ochotnymi do służby Bogu i bliźnim. Życzę zdrowych, spokojnych, radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Szczęść Boże. A teraz procesja rezurekcyjna.
Spotkanie ze zmartwychwstałym Panem rodzi w sercu wierzących potrzebę podzielenia się tą radością z innymi. Niewiasty od grobu oraz uczniowie z Emaus biegną z radosną wieścią, że Chrystus żyje. Nakaz głoszenia tej radosnej nowiny otrzymują również apostołowie. Stąd nasze wspólnoty chrześcijańskie, opromienione blaskiem przeżytej nocy paschalnej, wyruszają w procesji i przy bijących dzwonach zwiastują wszystkim o zmartwychwstaniu Pańskim i zwycięstwie nad śmiercią i grzechem. Ta nabożna radość ogłaszana światu w procesji rezurekcyjnej jest prawzorem wszelkiej ewangelizacji. Wyruszymy i my w radosnej procesji rezurekcyjnej ze znakami męki Pana i Jego zmartwychwstania. Niech nasza postawa pełna wiary i radości wleje nadzieję w serca ludzi zagubionych w codziennych troskach.